chciałbym złożyć interpelację dotyczącą klubu żeglarskiego Elektryk oraz Stowarzyszenia Żeglarskiego Gryf. Te dwa kluby, klub i stowarzyszenie, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji po sprzedaży działki przez firmę Energa w Rudniku. I apelujemy tutaj do pana prezydenta, nie będę tego czytał, żeby się przedłużać, ale apelujemy do pana prezydenta o to, aby na miejskiej działce w Rudniku miasto wybudowało nową siedzibę dla tych środowisk żeglarskich. Środowisk, które przynajmniej jedno z nich, działalność jednego z nich jest skoncentrowana na pracy z dziećmi, z młodzieżą. Ponadto ta inwestycja mogłaby poprawić stan infrastruktury takiej rekreacyjno-wypoczynkowej w Rudniku. Na pewno w to warto inwestować. Przekazałam podmiotowi prywatnemu dotychczasową siedzibę klubu Energetyk Żeglarskiego. Jednocześnie plan przeniesienia tego do siedziby dzisiaj Towarzystwa Gryf, no, gdzie warunki są trochę gorsze, dlatego uważamy, że Rudnik ma potencjał i ten potencjał był do tej pory wykorzystywany przez młodych żeglarzy, którzy na tym co prawda małym akwenie, ale jednak się szkolili, a teraz będą mieli powiększone warunki i uważamy, że trzeba o taką infrastrukturę zadbać w przyszłości, co niestety wymaga pewnych nakładów finansowych, a jednocześnie doskonale wpisuje się budowanie wokół jeziora Rudnickiego, takiego zaplecza dla uprawiania różnych sportów, rekreacji dla mieszkańców Grudziądza. Jest prośba z mojej strony, akceptuję tą interpelację, popieram i chciałabym dołączyć się do podpisywania, że to jest możliwe, że popieram Państwa wniosek. Dziękuję. Jeżeli mówimy o żeglarstwie, tak, ponieważ koncepcja pana prezydenta zakłada przeniesienie tego klubu sportowego jak najbliżej miasta, żeby był bardziej dostępny dla dzieci z miasta, a ta nie do końca jest tak, jak pan radny tutaj wspomniał. Panie radny, ja doskonale znam klub, ponieważ od wielu lat również w ten klub żeglarski, jestem sam żeglarzem, uczestniczę w wszelkich rozmowach i znam to wszystko też od środka, tak. Nawet ostatnią niedzielę również tam byłem w delegacji do Ruszeń Bielewicza. Już 18 edycja, więc naprawdę proszę mi wierzyć, środowisko żeglarskie i problemy znam doskonale, jak i też dzieciaki, które poszczególne tam trenują, tak. Mamy wspaniałych zawodników, tak. Mamy Pawła, który jest w Teatrze Narodowej w tej chwili, jeżeli chodzi o klasę, tak. Mamy inną zdolną młodzież, więc jest potencjał. Jest i też jest wsparcie w różny sposób, również też przez energię innych. Ale to jakby byśmy musieli oddzielną dyskusję na ten temat tutaj wypełnić.